Cześć wszystkim, tutaj Tomek Stachlewski, witam na kolejnym webinarium organizowanym przez AWS. Tym razem nie samemu, razem ze mną jest Sebastian Biedroń z SE16N, który będzie opowiadał o tym, jak wykorzystać chmurę AWS, aby budować środowiska Disaster Recovery. Posłuchajcie, temat jest niezmiernie istotny, bo tak jak często mówimy, tak jak pewnie już wiecie, chmurę można wykorzystywać do różnych rzeczy. Część firm to postanowi uruchomić w chmurze wszystkie swoje aplikacje. Inne firmy wykorzystują chmurę do przechowywania danych. Inne firmy analiza tych danych. A Disaster Recovery, który jest tematem tego webinarium, jest jednym z tych właśnie najbardziej popularnych tematów. Czyli w skrócie, mamy swoją jakby serwerownię albo wykorzystujemy już istniejącą jakąś kolokację i teraz potrzebujemy jakby utworzyć środowisko Disaster Recovery, żeby w razie czego, gdyby w razie godziny zero, być w stanie po prostu dalej funkcjonować. I o tym właśnie będziemy rozmawiać podczas tego webinarium. Standardowo posłuchajcie, oczywiście będziemy mówić po polsku, ale slajdy są w dużej mierze po angielsku, ale mam nadzieję, że nikomu to nie przeszkadzało. No i teraz pojawia się pierwsze pytanie, czemu w ogóle musimy przygotować się na taki czarny scenariusz? Czemu w ogóle przygotowujemy nasze środowisko Disaster Recovery? Bo w skrócie różne rzeczy mogą się zdarzyć. Od takich jakby mniejszych rzeczy, że po prostu w skrócie coś się stanie z naszym serwerem, ktoś coś przez przypadek źle podłączy, będzie to błąd ludzki tak naprawdę i nasza aplikacja przestaje działać. I teraz to może być albo dla nas bardzo bolesne, albo nie, w zależności od tego, co to za aplikacja. Czasem mamy do czynienia jednak z problemami trochę jakby nie od nas zależnymi tak naprawdę. Jakieś problemy jakby w mieście, problemy komunikacyjne i tak dalej, co też wpływa jakby właśnie na serwerownię, która dalej nie może operować, być w pełni działająca. Czasami mamy do czynienia z problemami natury pogodowej tak naprawdę, w skrócie wichury, w skrócie huragany, no i nagle się okazuje, że na przykład nie ma dostępu, jakby prąd nie dochodzi do naszej serwerowni i przestajemy być operacyjni. Ktoś mógłby powiedzieć, no tak, ale mamy agregatory, możemy jakby dolać paliwa i dalej jakby być operacyjni. Pytanie, gdzie to paliwo kupimy, jeżeli na stacji też nie ma prądu i też tego paliwa, to paliwo nie jest sprzedawane. No i teraz o co chodzi tak naprawdę? Chmura jest bardzo często tak naprawdę idealnym miejscem, gdzie właśnie środowisko Disaster Recovery tworzymy. I teraz dla tych osób, które jakby nie są też zaznajomione z ideą Disaster Recovery, chodzi w skrócie o to, że chcemy środowisko backupowe tak naprawdę. Bardzo często, co mieliśmy, to mamy w jednym miejscu własne serwerownie, a teraz w jakimś innym miejscu, w innym miejscu kraju, czy czasem nawet w innym kraju, uruchomimy właśnie jakieś środowisko backupowe. I teraz, gdyby coś się stało z naszą pierwszą serwerownią, tą główną, to jesteśmy w stanie odtworzyć nasze aplikacje, uruchomić te aplikacje w środowisku tym backupowym. No tylko problem polega na tym, że to środowisko trzeba mieć. Tak naprawdę to środowisko, ta serwerownia powinna być 1:1 tak samo duże jak to środowisko, ta serwerownia pierwsza, z której faktycznie korzystamy w przeciwieństwie do tego środowiska serwerowni backupowej. Czyli w skrócie musimy zapłacić za coś, co potencjalnie nigdy z tego nie skorzystamy. No ale musimy mieć, bo chcemy mieć środowisko Disaster Recovery. No i tu na scenę wchodzi tak naprawdę chmura. Wchodzi AWS. I teraz, tak jak już wiecie, lub potencjalnie wiecie, albo nie wiecie, w chmurze tak naprawdę płacimy tylko wtedy, gdy coś faktycznie jest uruchomione. Więc dlatego właśnie chmura jest idealna dla Disaster Recovery. Bo w skrócie można sobie wykreować takie wzorce, jak taki serwer, jak taka aplikacja wygląda, ale później można po prostu to uśpić. Można wyłączyć i za to nie płacić. I dopiero gdy przyjdzie właśnie moment, jakby godzina jakby zero i nagle przyjdzie jakby potrzeba uruchomienia, to uruchamiamy i zaczynamy z tego korzystać i jednocześnie zaczynamy płacić. Oczywiście tutaj nie wszystko jest tak jakby tak krótkie i proste, jak ja powiedziałem, bo jeszcze przychodzi temat danych, temat baz danych i o tym będziemy mówić podczas tego webinarium, ale idea w skrócie jest tak, jak powiedziałem, czyli serwery są zatrzymane i nie płacimy za nie, póki nie będą potrzebne. Tak właśnie przykładowo z naszego podwórka zrobił Onet. Onet posiadał własną serwerownię, a AWS-a traktowali jako środowisko awaryjne, jako disaster recovery. Dobrze, posłuchajcie, no i tak, tą mapę już powinniście kojarzyć, czyli to są te miejsca na świecie, gdzie Amazon ma swoje serwerownie.
I teraz będziemy mówić o takim case'ie, o tym mówi to webinarium, że mamy własną serwerownię, a chmurę chcemy traktować tylko jako disaster recovery. No bo oczywiście innym case'em jest na przykład to, że już jesteśmy w chmurze, ale też potrzebujemy potencjalnie środowiska disaster recovery. Ale to zostawimy sobie na inny czas tak naprawdę. No i tak, mamy tą Europę, czyli w tej chwili 5 regionów, Paryż, Frankfurt, Londyn, Irlandia oraz Sztokholm i Mediolan, Milan, który dopiero będzie dochodził. No i teraz załóżmy sobie, że właśnie jesteśmy na przykład w serwerowni, nie wiem, w Polsce w jakiejś, w Warszawie, w Krakowie, obojętnie. No i teraz byśmy w skrócie wybrali sobie taki ten region, który będzie dla nas środowiskiem awaryjnym. Który to będzie? No posłuchajcie, obojętnie tak naprawdę. Charakterystyczne powody wyboru regionu wejdą tutaj, będą miały znaczenie, czyli bliskość do nas, liczba usług, pricing i tak dalej. Przypominam również, że region tak naprawdę to nie jest pojedyncza serwerownia. Prawdopodobnie w przeciwieństwie do naszej własnej serwerowni, AWS jednak buduje swoje regiony w oparciu o wiele niezależnych serwerowni. I tak jak pewnie wiecie, to są tak zwane availability zone, czyli niezależne strefy. Każdy z nich ma innego dostawcę telekomunikacyjnego, innego dostawcę prądu itd. I teraz w oparciu o to właśnie budujemy nasze środowisko Disaster Recovery. Czyli tak naprawdę nawet nie budujemy go w oparciu o jedną serwerownię backupową, ale potencjalnie nawet trzy albo więcej. No i teraz posłuchajcie, bardzo często właśnie te dane, ten backup będziemy wrzucać. No i teraz idea AWS jest bardzo prosta. Bardzo często będzie od razu replikował te dane w obrębie tego regionu, aby być pewnym, że te dane nie zostaną utracone i nie opuszczą po prostu tego regionu. No dobrze. Czyli tak właśnie wygląda ta Europa, czyli są te miejsca, są te niezależne serwerownie, wszędzie po trzy strefy, czyli to będzie dla nas tym środowiskiem awaryjnym, tym środowiskiem disaster recovery. No i teraz tak, jeżeli mówimy o disaster recovery, to trzeba wprowadzić kilka pojęć. Po pierwsze wyobraźmy sobie oś czas, to jest nasz czas. I teraz na początku mamy tak zwany recovery point, czyli w skrócie zrobiliśmy snapshot tego, co mamy na ten moment w naszych bazach, w naszych serwerach i tak dalej. Taka migawka, to jest to, co mamy. No i zrobiliśmy to w tym czasie, no i teraz czas leci i nagle po paru godzinach, paru dniach, paru minutach mamy awarię. No i pojawia się problem, bo po pierwsze od momentu zrobienia tej migawki do awarii te dane, które potencjalnie mogły napłynąć, zostały utracone. Druga rzecz to jest kwestia, kiedy faktycznie będziemy w stanie się odtworzyć, czyli to jest to recovery time. Czy odtworzyć się w naszej serwerowni, czy w innej serwerowni, to już jest drugorzędna kwestia, ale to też będzie miało jakby tutaj będzie istotne. I teraz tak naprawdę im jakby mniej chcemy stracić tych danych, im częściej ten recovery point będziemy robić i im szybciej chcemy, żeby recovery time nastąpiło, tym będzie się zmieniało sposób, w jaki zbudujemy nasze środowisko disaster recovery. I też im jakby mniej danych chcemy stracić, im szybciej chcemy otworzyć nasze środowisko, tym potencjalnie ten plan disaster recovery będzie droższy. W skrócie posłuchajcie, to nie jest jakby droga jednokierunkowa. W skrócie bardzo często, co firmy robią, to wybierają, jakiego typu właśnie te czasy chcą mieć dla różnych aplikacji. Dla jednej aplikacji, jeżeli stracimy dane z ostatnich 12 godzin, to specjalnie się nic się nie stanie. Dla drugiej aplikacji będzie to niezmiernie istotne. Dobrze, posłuchajcie, jak mówimy tak naprawdę o disaster recovery, to gdzieś tak pod spodem bardzo często będą pojawiały się różne pojęcia. Tak naprawdę mówimy o high availability, czyli dużej dostępności. Mówimy o backupie, który jest też jakby wymagany. I w końcu mówimy o disaster recovery. I to jest tym ostatnim elementem właśnie możliwość jakby posiadanie środowiska awaryjnego. I teraz posłuchajcie, Sebastian będzie mówił o tym jeszcze dużo, ale właśnie od tego, jakie są te współczynniki RPO i RTO. Pamiętacie, to są to, ile danych straciliśmy i jak szybko jesteśmy w stanie się powołać, odtworzyć. Będzie uzależnione to właśnie, w którą stronę pójdziemy. Jeżeli nasze RPO, RTO jest w godzinach, w dniach, to wtedy jest to stosunkowo najtańsze, najprostsze. Natomiast jeżeli my potrzebujemy bardzo niskiego RPO i RTO, niemal real time, czyli w skrócie jest awaria i od razu jesteśmy w stanie się odtworzyć w innym jakby w środowisku awaryjnym, to wówczas to zwiększy komplikacje i zwiększy koszta.
Więc należy być tego świadomym, bo rzeczywiście to jest istotne. Posłuchajcie, i teraz tak, w AWS jest kilka usług, które ułatwiają właśnie budowanie takich środowisk Disaster Recovery. Jedną z nich, jeżeli tu nie tutaj główną, będzie na przykład Storage Gateway. Storage Gateway to jest taka usługa, która w skrócie daje obraz dedykowany, który we własnej serwerowni się uruchamia. On działa w kilku trybach: File Gateway, Volume Gateway i Time Gateway. Idea polega na tym tak naprawdę, że wówczas na nasze aplikacje są w stanie nagrywać dane na dyski, na tasiemki i tak dalej, a tak naprawdę to, co robi Storage Gateway, te obrazy tutaj, to migrują, przesyłają te dane do chmury, bo my w chmurze wówczas właśnie mamy środowisko Disaster Recovery. No i taki przykład, powiedzmy, mamy po lewej naszą serwerownię, po prawej stronie chmurę AWS i w naszej serwerowni właśnie instalujemy obraz Storage Gateway. No i teraz on tak naprawdę lokalnie wystawia jakieś tam dyski, które z punktu widzenia serwerów lokalnych są zwykłymi dyskami, podmontowywane są przez iSCSI. Ale tak naprawdę to się dzieje w tle, tylko te serwery o tym nie wiedzą, to te dane są cały czas replikowane do AWS-a, do usług S3. Pamiętacie, S3, czyli te dane automatycznie nawet w AWS-ie są dalej replikowane do kilku serwerowni. A po co one tam są? W zależności od tego, co chcemy. Po pierwsze, na podstawie tych danych jesteśmy bardzo szybko w stanie odtworzyć i uruchomić te dyski w chmurze, a później serwery. Ewentualnie pobrać z powrotem te dane do naszego własnej serwerowni, jeżeli będzie taka potrzeba. Innym przykładem usługi, która właśnie wspiera robienie disaster recovery, jest Database Migration Service. I tutaj idea wygląda w ten sposób. Znowu po lewej stronie mamy swoją serwerownię, naszą bazę danych. To może być MySQL, może być jakiś inny silnik, nieważne. No i teraz backupowanie disaster recovery dla baz danych jest trochę bardziej kłopotliwe, ponieważ tak naprawdę one cały czas, te dane w tej bazie cały czas są modyfikowane. Więc w skrócie tutaj ten nasz RTO, RPO chcemy, żeby było jak najmniejsze. Chcemy niemal real time jakby replikować te dane do środowiska awaryjnego. I w tym celu AWS uruchomił właśnie taką usługę, która się nazywa Database Migration Service. I ona właśnie polega na tym, że w AWS uruchamiamy ją, a następnie wskazujemy, na jaką bazę docelową te dane mają być replikowane. I ona wówczas cały czas podłącza się do źródła i do docelowej bazy i replikuje dane. To może być jednorazowa migracja, jeżeli chcemy, ale w tym przypadku, jeżeli mówimy o disaster recovery, to będzie raczej migracja ciągła. Czyli non-stop to, co się dzieje w bazie źródłowej, tej po lewej, będzie automatycznie wykrywane przez DMS-a i będzie to kopiowane do RDS-a. No i teraz, tak jak powiedziałem wcześniej, tak jak w przypadku serweru wirtualnych, taki serwer możemy przygotować, a później zatrzymać, żeby za niego nie płacić, tak w przypadku baz danych będzie troszeczkę inaczej, bo te dane muszą być cały czas tam wrzucone, więc ta baza będzie uruchomiona. Ale posłuchajcie, ona może być mała, ponieważ tak naprawdę z niej nie odczytujemy, nie korzystamy na bieżąco. Dobrze, posłuchajcie, to jest tyle, jeżeli chodzi o moją część tak naprawdę. Teraz oddaję głos Sebastianowi, który powie bardziej tak naprawdę na konkretach, jakie są trzy typowe właśnie sposoby na zbudowanie środowiska awaryjnego w chmurze. Sebastian, głos dla Ciebie. Dziękuję, Tomku. Zatem przejdźmy do trzech sposobów na disaster recovery. Tych sposobów jest dużo, w metodologiach AWS-owych jest ich też trochę opisanych, natomiast tutaj do tego naszego webinaru, do tego naszego pokazu wybraliśmy trzy z nich. Jeszcze tak dodam, że żeby nie było tak smutno, żeby to nie były same slajdy opowieści, to za chwilę sobie przejdziemy do takiego krótkiego dema, jak to może wyglądać z perspektywy uruchomienia takiego rozwiązania w AWS. Ok, więc zaczniemy od sposobu pierwszego, backup and restore. Zatem jeżeli ktoś nie ma rozwiązania disaster recovery, ma bardzo skromne fundusze, nie ma wymagań dużych co do takiego rozwiązania, godzi się na duże RPO, czyli godzi się na to, że część danych po prostu nie będzie aktualna w AWS-ie, godzi się na duże RTO, czyli na to, że przywrócenie systemów do działania zajmie godziny bądź dni, no to jest rozwiązanie jak najbardziej do zastosowania, bo jest bardzo efektywne kosztowo,
gdyż nie tworzymy żadnej infrastruktury w AWS-ie. Zresztą jak widzimy na tym rysunku, z perspektywy kosztów jest to tanie rozwiązanie, ale z perspektywy RPO i RTO, no to te czasy tutaj nam rosną. Drugie takie rozwiązanie to jest Pilot Lite. W tym przypadku mamy już troszkę infrastruktury w AWS-ie, ale tylko i wyłącznie te najważniejsze systemy są uruchomione. Na przykład jeżeli mamy wiele serwerów aplikacyjnych plus bazę danych, to jedynie ta baza danych jest uruchomiona w AWS-ie i to w minimalnej opcji. Natomiast serwery aplikacyjne nie muszą istnieć, one są budowane w przypadku, gdy następuje przełączenie disaster recovery. Czyli normalnie ich nie ma. RPO mamy tutaj bardzo krótkie, czyli ten utratę danych. Jakaś musi być, gdyż replikację, którą byśmy nawiązali na poziomie bazy danych, to byłaby replikacja asynchroniczna. Zatem tutaj jakieś pojedyncze sekundy opóźnienia przynajmniej w takim przypadku występują. Natomiast RTO, Recovery Time Objective, byłby nieznaczny, bo jak to zautomatyzujemy, to może być, to może się kończyć w minutach. Zresztą zobaczymy sobie to zaraz podczas takiej naszej krótkiej sesji pokazowej. Więc to jest takie w zasadzie już pełnowartościowe rozwiązanie, które szybko jesteśmy w stanie uruchomić i przywrócić do działania nasz biznes, przywrócić do działania nasze aplikacje. Warm Standby idzie znów o krok dalej, bo tak jak w Pilot Lite w ogóle aplikacyjne serwery nie były uruchomione, tak w Warm Standby mamy uruchomione zarówno bazy danych, jak i serwery aplikacyjne, które czekają na przyjęcie ruchu. Natomiast one też nie są uruchomione w pełni, one też się skalują w momencie jak jest potrzebna obsługa większej ilości ruchu na tych serwerach. Czyli mamy trochę więcej infrastruktury, trochę szybciej reagujemy, no i jest to trochę droższe w związku z tym rozwiązanie. No i tak, żeby nie było tak zupełnie gołosłownie i tak czysto slajdowo, to sobie tutaj przygotowaliśmy taki pokaz. Natomiast zanim do niego przejdę, to warto omówić tak naprawdę, jakie koszty generuje utworzenie rozwiązania Disaster Recovery w AWS. I tak, to co tu widzicie na tym ekranie, to jest pewne rozwiązanie, które utworzyliśmy dla potrzeby takiej sesji pokazowej. Czyli mamy rozwiązanie produkcyjne, które na przykład jest w naszym lokalnym data center, albo które jest w jakimś regionie AWS-a i my tworzymy sobie do tego rozwiązania disaster recovery, czyli do pełnowymiarowego rozwiązania z jedną dużą bazą danych, 4 serwerami aplikacyjnymi, utworzylibyśmy sobie rozwiązanie disaster recovery Pilot Lite, w którym baza danych nam się replikuje, ale zobaczcie, że z dużej bazy danych na małą bazę danych, a serwerów aplikacyjnych nie ma z perspektywy infrastrukturnej, one się zbudują dopiero, gdy będą potrzebne, gdy nastąpi przełączenie disaster recovery. No jeżeli sobie porównamy taką kwotę, jakie by nas wyniosło takie środowisko, to jeżeli byśmy środowisko produkcyjne zbudowali w AWS-ie, to było około $3600, a rozwiązanie disaster recovery do tegoż rozwiązania to by było około $750. W związku z tym, jak na tym przykładzie możecie zobaczyć, rozwiązanie disaster recovery stanowi 20% kosztów rozwiązania produkcyjnego. Wszystko dzięki temu, że w disaster recovery nie mamy infrastruktury, ta infrastruktura się buduje w kontekście, się dopiero buduje w kontekście tworzenia, w kontekście przełączania się do drugiej lokalizacji. Zatem to są spore różnice i szczególnie w porównaniu z takim lokalnym data center, bo jeżeli zakładamy, że mamy swoje dwa data center, mamy tam rozwiązanie disaster recovery, no to co musimy mieć? Musimy mieć jedną kopię tego rozwiązania w serwerowni podstawowej, drugą kopię dokładnie taką samą tego rozwiązania w lokalizacji zapasowej, gdyż jeżeli nie mamy takiego samego rozwiązania o takiej samej mocy,
No to się musimy pogodzić na dużo, dużo słabszą, dużo mniej wydajną pracę. No w przypadku AWS-a te rzeczy są powoływane, czy też rosną dopiero w momencie wykorzystania rozwiązania Disaster Recovery i od tego momentu dopiero płacimy za to rozwiązanie. A to jak, to przykład tego, jak sobie to zasymulujemy. Do tej naszej symulacji rozwiązania DR użyliśmy dwóch regionów. Pierwszy region to jest region Irlandia, który reprezentuje nasze lokalne data center i sezon, rejon północna Virginia jest substytutem naszego rozwiązania Disaster Recovery, naszego regionu w AWS-ie, regionu Disaster Recovery. I tak, w podstawowym data center, no bo też zwróćmy uwagę na to, że tu mamy dwa regiony AWS, to nie ma znaczenia, bo prawie dokładnie te same mechanizmy byłyby wykorzystane, gdyby to było lokalne data center, a tu region AWS-owy. Te różnice byłyby naprawdę nieznaczne i takie rozwiązanie jest równie łatwe do zbudowania. Więc w lokalizacji podstawowej mamy powołany bardzo duży serwer z bazą danych. Tutaj mamy duży serwer z bazą danych, plus serwery aplikacyjne. No i dodatkowy jakiś element służący do synchronizacji plików. Nie będę go w tej chwili mocniej tutaj omawiał. No ale zakładamy tak, że baza danych się replikuje z dużej bazy danych terabajtowej na małą bazę danych 61-gigabajtową do lokalizacji zapasowej. Tutaj może być mniejsza baza danych, bo jedyne co ona robi, to przyjmuje dane z lokalizacji podstawowej i te dane aplikuje do struktur dyskowych po to, żeby móc później w razie katastrofy pełnić rolę podstawowej bazy danych. Natomiast jakaś zewnętrzna replikacja plików aplikacyjnych może być potrzebna i w takim przypadku możemy do tego wykorzystać wiele metod, czy też EFS Phishing, czy też wrzucać bezpośrednio do S3 lokalizacji zapasowej. Tak naprawdę możemy tutaj wymyślić dowolną metodę do realizacji tego zadania. Tak, no i zobaczmy sobie też, jak to wygląda w praktyce. Więc tu jesteśmy teraz w lokalizacji Disaster Recovery, ale przejdę do naszej lokalizacji podstawowej. Nasza lokalizacja podstawowa symuluje nasze data center. No jak sobie zobaczycie, w naszym data center mamy bazę danych, mamy serwery aplikacyjne i wszystko działa. No i to jest nasz duży koszt. Natomiast koszt rozwiązania Disaster Recovery w trybie takim, że ono czeka na awarię, jest niski. A dlaczego? Dlatego, że mamy jedną bazę danych, tylko i wyłącznie, która przyjmuje dane replikacyjne i jest mała. Zobaczcie, że to jest bardzo mała instancja, 60-gigabajtowa. I idąc dalej, no tu jest w tym przypadku, użyliśmy bazy SAP HANA, natomiast to tak naprawdę nie ma znaczenia. Prawie dowolna baza danych ma możliwości replikacji do kolejnych lokalizacji i praktycznie z każdą bazą danych jesteśmy w stanie ten mechanizm zbudować, czy to jest Oracle, MS SQL, czy innego rodzaju open source'owe bazy danych. No więc, co się dzieje teraz? Teraz się dzieje to, że następuje awaria. Następuje awaria naszego data center. Więc jeżeli ta awaria następuje, to ja ją wykonuję, po prostu zatrzymując te systemy, żeby pokazać, jak to w dalszej części wygląda. Zatem nasze systemy się zatrzymują. Załóżmy, że nastąpiła awaria, już nie możemy tam pracować, nie mamy po prostu dostępu. Następuje weryfikacja, uruchamiamy procedurę disaster recovery, informujemy odpowiednich ludzi zgodnie z tą procedurą, no i zostaje podjęta decyzja. Jest awaria totalna w naszym centrum podstawowym, przełączamy naszą aplikację do centrum zapasowego. No więc oczywiście możemy to zrobić ręcznie, bo jeżeli mamy spisany plan, albo możemy zrobić jakiś prosty mechanizm. W naszym przypadku jest to CloudFormation, które wykona odpowiednie prace, czyli ono
nasze CloudFormation. Zmieni tą naszą bazę danych na większą instancję, żeby zapewnić odpowiedni wolumen przetwarzanych danych. Dorobi nowe serwery aplikacyjne i jeszcze skrypt wewnątrz tej instancji przestawi naszą bazę danych w tryb działania, bo ona jest w trybie przyjmowania logów z drugiej lokalizacji, co można zrobić dowolną metodą, choćby skryptem na poziomie systemu operacyjnego. No i tak, co my fizycznie musimy zrobić? Jeżeli sobie zbudujemy taki prosty mechanizm, to po prostu uruchamiamy nasze CloudFormation i my tutaj, wiedząc, że to jest nasze centrum disaster recovery, przygotowaliśmy nasz skrypt, przygotowaliśmy nasz stack CloudFormation, który po prostu update'ujemy. Jeśli update'ujemy nasz stack, to mamy jeden parametr tutaj do wyboru, czyli czy uruchomić disaster recovery, czy nie uruchamiać, też zamknąć system disaster recovery. No i my oczywiście startujemy nasze disaster recovery. Zatwierdzamy tą zmianę. Zobaczmy jeszcze, co nam powie nasz CloudFormation, co on zrobi. Nasz CloudFormation uruchomi, doda nową instancję aplikacyjną, doda drugą nową instancję aplikacyjną. Nasza instancja bazodanowa zostanie tam uruchomiony tak zwany custom resource, który zmieni jej typ. Z małej instancji 61 GB na dużą instancję, w tym przypadku 1 TB. Dodatkowo są odpowiednie uprawnienia, a jeszcze kolejny serwer aplikacyjny zostanie uruchomiony. No więc, nie czekając, uruchamiamy te zasoby. No dobrze, no i tutaj już widać, że zaczęło nam się wykonywać kolejne zdarzenia. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda z perspektywy naszych maszyn EC2. Z perspektywy naszych maszyn EC2, jak widzicie, co się musi podziać pierwsze? No, najpierw musi się baza danych zrobić, w związku z tym nasz CloudFormation zamknie tą bazę danych, która jest małą bazą, 61-gigową. Jak ją zamknie, to zmieni jej typ na dużą bazę danych i uruchomi ponownie. I to już trwa. Czyli jak widzicie, zamykała się mała baza danych. Ona miała, to był typ R. Teraz uruchamia się już duża baza danych, typ X1E. Ona ma 1 terabajt. I ona się uruchamia, później się uruchomią serwery aplikacyjne, ale żeby na to nie czekać, to przejdziemy dalej do naszej prezentacji. Dobrze, więc więc skupmy się na dalszych metodach. Tam trwa nam proces przełączania się na disaster recovery, natomiast przejdźmy do omówienia jednej z najprostszych metod utworzenia rozwiązania disaster recovery, którą jest backup and restore. Czyli tak, w przypadku backup and restore, tak jak sobie mówiliśmy, jest to bardzo tanie rozwiązanie, szczególnie jeżeli ktoś ma niskie wymagania co do szybkości uruchomienia, co do potencjalnej utraty danych, które mamy w AWS-ie. No bo polega to na tym, że wrzucamy backupy do AWS-a i jeżeli jest sygnał disaster recovery, to te backupy przywracamy do życia, czy też odtwarzamy na naszym, tworzymy z nich środowisko pracy i uruchamiamy. No jak możemy wrzucić te backupy? No, mamy cały szereg różnych możliwości. Przede wszystkim mamy, typowo tworzymy sobie VPN przez internet i wrzucamy to, czy też przez VPN, przez internet, czy też bezpośrednio szyfrowanym kanałem do bucketu S3. Czy też możemy sobie wykupić usługę Direct Connect, czyli bezpośrednie połączenie do infrastruktury AWS-owej. No i też w ekstremalnych przypadkach, no bo tu już mówimy o dniach, możemy skorzystać ze Snowballa, czyli z kawałka, można powiedzieć, sprzętu, który przychodzi do nas kurierem, wrzucamy tam nasze dane, kurier
odwozi to do AWS-a i wrzuca do bucketu S3. Natomiast no, to akurat ciężko mówić o tym w kontekście rozwiązania disaster recovery, bo to były bardzo duże czasy w kontekście recovery point objective. No bo jeżeli cały proces na przykład trwa 5 czy 7 dni, no to mamy dane w AWS-ie sprzed tych 5 czy 7 dni. Więc to jest raczej taki mechanizm do migracji danych niż do rozwiązania disaster recovery. Ale tak jak mówiłem, rozwiązanie i zapotrzebowania na te rozwiązania są różne i w niektórych przypadkach takie rozwiązanie również może być wykorzystane. Więc jak stosujemy tę metodę backup and restore, to co mamy na koncie AWS-owym? Na koncie AWS-owym mamy tylko i wyłącznie podstawowe struktury, tak sieciowe, czyli mamy VPN-a, struktury sieciowe i backupy spoczywające w S3. No i tak jak tutaj mamy spisany, musimy mieć spisany plan disaster recovery, gdyż to jest w zasadzie najważniejsza część. Plan musi być, bez tego planu to praktycznie nie będziemy wiedzieć, co robić. Czy też inne osoby, na przykład z naszej firmy, nie będą wiedzieć, co robić, jak się wydarzy katastrofa. Kogo poinformować, jaka jest procedura, kto decyduje o tym, że uruchamiamy to środowisko. No jest wiele tego typu elementów. Tak. No i oczywiście na tym koncie dobrze, jeżeli byśmy mieli pewną automatyzację, czyli mieli na przykład stacki CloudFormation, które będą w stanie z tych backupów automatycznie zbudować naszą infrastrukturę. Za co płacimy? Za backupy, symboliczne opłaty, za obrazy systemów, za VPN. Czyli tu generalnie mamy dużą swobodę. Za co nie płacimy? No, nie płacimy za maszyny wirtualne, bo ich nie ma. One są powoływane, są potrzebne. Nie płacimy za przestrzeń dyskową blokową, bo ona nie jest potrzebna. Dopiero jest ona powoływana, tworzona, jeżeli są tworzone maszyny wirtualne. Za transfer do AWS, no nie płacimy, no bo transfer do AWS jest za zero. Dopiero transfer z AWS na zewnątrz stanowi pewien koszt. Czyli w tym najprostszym rozwiązaniu, jak uruchamiamy disaster recovery, co robimy technicznie? No, automatycznie tworzymy infrastrukturę, czyli na przykład uruchamiamy jakiś stack CloudFormation, odtwarzamy najbardziej aktualny backup i uruchamiamy naszą procedurę disaster recovery. Być może musimy poinformować odpowiednich ludzi, być może musimy zmienić pewne konfiguracje na innych serwerach, które się łączyły do tych serwerów, które na przykład zmieniły adresację. Oczywiście to wszystko jest, jeżeli się buduje infrastrukturę od nowa, to się to adresuje i nie ma problemów, ale jak się zderzamy z rzeczywistością taką, że ktoś ma swoje data center, rozwijał je przez 10-20 lat i później się migruje do chmury, to systemy, ich konfiguracja jest bardzo daleka od standardów takich chmurowych. W związku z tym trzeba się troszkę bardziej napracować, żeby takie rozwiązanie disaster recovery mogło odpowiednio pracować. Kolejnym sposobem, o którym chcieliśmy mówić, to jest Pilot Lite. Pilot Lite to jest właśnie to, co sobie obserwowaliśmy na naszym pokazie, ale skoro już doszliśmy do tego momentu, to zobaczmy, co się wydarzyło w naszej infrastrukturze. Tu mamy nieodświeżony ekran, więc widzimy tylko to, co widzieliśmy. Mamy bazę danych. Więc na początku, jak robiliśmy przełączenie disaster recovery, nasza baza danych, mówiliśmy, że się zmieniła z małej w dużą, czyli 60 GB RAM-em w taką z 1 TB RAM-em. I do tego, jak sobie odświeżymy ekran, zobaczymy, że w kolejnych krokach z obrazów wystartowały serwery aplikacyjne i te serwery aplikacyjne dodatkowo wewnętrznymi skryptami podczas startu dociągnęły sobie konfigurację z S3 i tą konfigurację uaktywniły. Czyli coś, co się sprowadzało w naszym przypadku do wciśnięcia przycisku, spowodowało, że my w zasadzie już możemy pracować i mamy to rozwiązanie disaster recovery uruchomione w Ameryce, a byliśmy w Europie i to nam zajęło tyle czasu, ile mówiłem, więc pewnie to jakieś 5-10 minut. To wszystko bardziej zależy od tego, jak szybko wstają maszyny, jak się szybko baza danych łapie swoją konsystencję. No i co w następnym kroku możemy chcieć zrobić? No,
No pewnie jak już zrobimy porządek w naszym podstawowym data center, chcemy wrócić z tą konfiguracją. No i tutaj też, no żeby to powrót już część można zautomatyzować, czasami jest to robione ręcznie, natomiast co byśmy musieli zrobić z perspektywy ręcznej? Naszą bazę danych z powrotem zreplikować do lokalizacji podstawowej, no i podnieść te systemy, po prostu uruchomić je w lokalizacji podstawowej, a zlikwidować lokalizację zapasową. Lokalizację zapasową. Nie będziemy tego teraz robić, bo to chwilę czasu by trwała replikacja bazy danych. Natomiast jeżeli już tam dokonamy tych czynności porządkujących, to możemy w bardzo łatwy sposób zlikwidować nasze rozwiązanie Disaster Recovery. Po prostu jeszcze raz updateując nasz stack CloudFormation. I mówiąc, że tu nie ma być rozwiązania Disaster Recovery. W związku z tym zupdate'uj się nasz stacku i on powie nam, no co, usunie nasz serwer aplikacyjny, drugi serwer aplikacyjny, naszą instancję bazy danych zmieni na mniejszą instancję, usunie pewne polityki, które były tworzone, żeby móc wykonywać te elementy, no i trzeci serwer aplikacyjny usunie. No to do dzieła, może działać i zobaczymy, jak to wygląda z perspektywy praktycznej. Z perspektywy praktycznej, jak już widzicie, on już zaczął zamykać serwer aplikacyjny. Jak zamknie serwer aplikacyjny, zamknie serwer bazy danych, bo on jest duża i uruchomi serwer bazy danych na mniejszej instancji i zmieni wewnętrzny skrypt tej instancji, jak widząc, że ta instancja jest mniejsza, zmieni ją od środka, zmieni jej sposób działania na taki, że nasłuchuje i zbiera dane z instancji podstawowej, która jest w regionie Irlandia. No i ta cała operacja też trwa dosłownie kilka minut. I tak, i to był ten pokaz, dotyczył naszego rozwiązania Pilot Lite. Jak widzieliście, nie było tam instancji aplikacyjnych, one się tworzyły. Więc omówmy sobie tylko różnicę w stosunku do naszego rozwiązania typu Backup Restore. Otóż w tym przypadku na koncie mamy podstawowe struktury sieciowe. Serwer bazy danych jest minimalny. Środowisko się uruchamiamy z automatu, tak jak to sobie pokazywaliśmy, po prostu w tym przypadku to było utworzenie z CloudFormation. No i koszty też nie są zabójcze jakieś, to są, jak sobie wyliczyliśmy na początku, w tym konkretnym środowisku te koszty oscylowały w granicach 20% kosztów środowiska produkcyjnego. I tutaj mamy uruchomione zawsze maszynę wirtualną EC2 z bazą danych, ale minimalnym rozmiarze. Nie mamy serwerów aplikacyjnych, mamy obrazy systemu, połączenie VPN-owe, więc za co nie płacimy? Nie płacimy za maszyny wirtualne EC2, za wyjątkiem bazy danych w małej postaci, za przestrzeń dyskową, również za wyjątkiem bazy danych i za transfery, no bo do AWS-a się nie płaci. Jeżeli byśmy wzięli pod uwagę to, że nasze centrum podstawowe jest on-premise i replikowali się do AWS-a mamy za zero, no w naszym demo akurat my się replikowaliśmy między regionami, czyli z AWS-a do AWS-a, więc tutaj opłaty akurat jakieś były pobierane. Jak uruchamiamy Disaster Recovery, co się dzieje? No automatycznie tworzy się infrastruktura i to widzieliśmy w pokazie. Zmienia się rozmiar instancji bazy danych, to również widzieliśmy z małej, zmienił się w dużą 1 TB. Odtwarzamy najbardziej aktualny backup, czyli w naszym przypadku w tle serwery aplikacyjne uruchamiając się pobrały pliki, które są aktualnymi plikami konfiguracyjnymi danej aplikacji. Pobrało sobie je ze S3 i to były wewnętrzne skrypty i uruchamiamy naszą procedurę Disaster Recovery, w sensie w całej krasie, łącznie z informacją, kogo trzeba powiadomić, jakie telefony wykonać, kto podejmuje decyzje i tak dalej. No i ostatnia metoda, którą chcemy dzisiaj omówić, to jest Warm Standby. Nie wnikając za głęboko w to, jak ta metoda działa, to ona jest kolejnym krokiem w stosunku do pokazywanej metody Pilot Lite, to znaczy my utrzymujemy większą ilość infrastruktury w AWS-ie aktywnej, czyli mamy
całą strukturę, która jest w stanie obsługiwać ruch produkcyjny. Czyli mamy po stronie disaster recovery mamy małą bazę danych, mamy małe serwery aplikacyjne. Dopiero w momencie przełączenia te serwery aplikacyjne się powiększają, te serwery bazy danych się powiększają i dopiero wtedy są w stanie pełnić swoją funkcję. Oczywiście to powiększenie serwerów aplikacyjnych może się odbywać różnymi metodami, natomiast jedną z najlepszych jest autoscaling grupa, czyli autoscaling grupa pozwala na odpalanie kolejnych serwerów aplikacyjnych w przypadku dużego obciążenia, czy też zdefiniowanego przez nas obciążenia na aktualnych serwerach aplikacyjnych. Zatem to jest ciut droższe rozwiązanie, ale daje nam szybszy start, no bo te serwery aplikacyjne, one są, one już mogą zacząć pracować i dopiero jak zacznie wyrosnąć obciążenie, będą dokładane kolejne serwery aplikacyjne. Więc tutaj też będziemy mieli oszczędności, ale nie tak duże jak w przypadku Pilot Lite. Jeżeli uruchamiamy, to oczywiście zrobimy to automatycznie. Ja celowo podkreślałem te elementy ręcznie, no bo technicznie to mamy mnóstwo różnych możliwości. Jeżeli spiszemy sobie procedurę, to możemy wszystko zrobić ręcznie, no natomiast to ręczna praca może generować problemy. Można o czymś zapomnieć. Automat no, nie zapomina i tylko działa, jeżeli jest dobrze zrobiony, dobrze przetestowany. Zatem rozszerzamy infrastrukturę w tym przypadku, zmieniamy rozmiary instancji bazy danych i automatycznie uruchamiamy procedurę disaster recovery. I tak wygląda sposób postępowania. I sobie omówiliśmy w ten sposób te nasze trzy sposoby i ja oddaję głos Tomkowi. Okej, okay, dobra. Dzięki Sebastian Wielkie za tą informację o budowaniu środowisk awaryjnych. Posłuchajcie, na sam koniec jeszcze mała uwaga. Tak jak często wiecie, ja mówię, że chmura to są tak naprawdę usługi klocki Lego, które służą do budowania różnych rzeczy. I AWS rzeczywiście ma te usługi, jak właśnie Storage Gateway, Snowball i jeszcze kilka, które służą do tego, żeby budować środowiska awaryjne. Ale dodatkowo istnieje bardzo duży ekosystem partnerów firm trzecich, które też udostępniają aplikacje do tego jakby wskazane, jak na przykład Commvault, jak na przykład NetApp i tak dalej. Przykładem dla bardzo dobrym będzie na przykład również Cloud Endure. I czemu mówię właściwie o Cloud Endure, bo tak naprawdę Amazon ich kupił kilka miesięcy temu, więc teraz to jest tak naprawdę firma też pod skrzydłami Amazona. I ona jest takim bardziej jakby profesjonalnym, takim wszystkim w jednym narzędziem, które bardzo łatwo właśnie pozwala zbudować takie środowisko awaryjne. Widzicie na przykład, że RPO subseconds, RTO minuty, czyli w skrócie co to znaczy, że nie tracimy właściwie żadnych danych, a jesteśmy w ciągu minut w stanie odtworzyć się w chmurze. Więc to jest niezmiernie istotne. Dobrze, posłuchajcie, to tyle, jeżeli chodzi o tematykę disaster recovery. Standardowo przypominam, że w AWS istnieje tak zwany free tier, czyli można za darmo testować, bawić się różnymi usługami. Dodatkowo przypominam, że jest AWS Polska Meetup. To jest miejsce w skrócie, gdzie ja informuję o różnego rodzaju wydarzeniach, które AWS robi. Są to wydarzenia, warsztaty darmowe, czasem konferencje i tak dalej, więc bardzo gorąco zachęcam, żeby się zapisać, bo w skrócie można dostać informacje o jakichś bardzo fajnych warsztatach, które są niezmiernie popularne. Oczywiście jest również kanał AWS Polska, jeżeli ktoś będzie chciał, to webinarium tak naprawdę zostanie później załadowane na ten kanał, ale można też tam znaleźć inne webinaria poprzednie, czy też inne kursy, inne filmiki o AWS. Posłuchajcie, z mojej strony to wszystko. Bardzo dziękuję Wam za pomoc i za to webinarium. Standardowo, jeżeli będziecie mieć jakiekolwiek pytania, to możecie odzywać się do Arka Dulika lub do Sebastiana, ewentualnie do mnie i to tyle. Posłuchajcie, dzięki wielkie w takim razie za to webinarium i do zobaczenia kolejnym razem. Dzięki, cześć.